Wilczkę, pan za pana prezes. W tej chwili chciałbym przekazać panu Arseniuszowi Finsterowi malutki prezent. Przepraszam, że tak do pana. Malutki prezent, który mam nadzieję przyczyni się do tego, żeby w Chojnicach obudził się w ludziach władzy Trybun Ludu. Być może to się stanie, ale należy zrozumieć, że demokracja działa tak, że jeśli ludzie u władzy się nie zmieniają, to zmienia się ludzi władzy. Tak działa demokracja. Tak będzie działać. Proszę państwa, wręczę prezent, który na pewno przysłuży się rozmowie na odpowiednim poziomie. Proszę bardzo. Może ja tylko dopowiem, nie mając megafonu, czy nie będę równy wśród równych. To, że tutaj słuchałem tych wypowiedzi, to świadczy o tym, że traktuję państwa spotkanie jako spotkanie równych z równymi. Bo ja tutaj przyszedłem i wysłuchałem tego od początku do końca. Przykro mi bardzo, że pan Marcin, mówiąc o wykluczeniu społecznym, plątał tam wątki polityczne. Wręcz wątki związane. Muszę niestety przerwać, panie burmistrzu. To jest demokracja, to jest wolność. Muszę przerwać. Muszę brawo. Przerwać, muszę brawo. Powiedzieć wprost. Równy wśród równych w przestrzeni publicznej. Stowarzyszenie Wspólna Ziemia zorganizowało tę akcję. Tak, proszę państwa. I będziemy organizować ją dalej. Pan burmistrz nie był zapisany w harmonogramie. Pan burmistrz nie był w regulaminie. Pana burmistrza nie umieliśmy tutaj. Brawo. Nie możemy udzielić panu dalszego głosu. Panie burmistrzu, ma pan tubę nagłaśnieniową w postaci portalu jednego z chojnickich portali, który pisze to, co napisane ma być. Pan już powiedział, pisze o tym, co ma być pokazać, nie ma. Będą mnie przekrzykiwać. Będą przekrzykiwać po to, że nic nie to jest. Więc bardzo wesoło. To jest nasz protest, który zgłosiliśmy i na tym proteście artykujemy swoje rzeczy, swoje poglądy. Panie burmistrzu ma co piątek konferencje prasowe. Na tych konferencjach prasowych może pan opowiadać, co pan tylko chce, bo my tam nie chodzimy. Ta godzina jest nasza, miejsce jest nasze. W Chojnicach jest zielone. Panu burmistrzowi głosu nie udzieliliśmy, ponieważ nie był w harmonogramie i planie tego spotkania. Kontynuujemy nasze spotkanie. Kontynuujemy nasze spotkanie, proszę państwa, ponieważ obecnie wygląda wszystko w ten sposób, że każdy z nas musi mieć swój głos. Ale ten głos musi być głosem ludu, nie władzy. Pan mówi od kilkunastu lat i bardzo dobrze. Pana już znamy, poglądy, działania. Teraz poznajmy działania i poglądy członków Stowarzyszenia Wspólna Ziemia, Stowarzyszenia Arkana Historii i innych organizacji. Proszę państwa, jeśli Marcin mnie dopuści na chwilę do głosu. Nie dopuszczę ciebie do głosu, nie byłeś w planie, regulaminie, harmonogramie spotkania. Mów prawdę. Burmistrz chciał przejąć głos i chciał mieć ostatnie zdanie, jak zwykle w jego praktyce. Natomiast to jest nasze spotkanie. Pan burmistrz ma swoje piątkowe konferencje prasowe. Tego nie powiedziałem, halo. Pan burmistrz ma swoje wybrane media, z których właścicielami się przyjaźni i które piszą to, co pan burmistrz chce. A to jest nasza godzina, nasz protest i mówimy tutaj swoim głosem. To, co tutaj się dzieje. Apeluję do wszystkich, żeby wyszli z tego wejścia, żeby stanęli tutaj z nami, żeby rozmawiali z nami. Mamy jeszcze wiele do powiedzenia. Otóż, będziemy mówić o partycypacji. W Chojnicach jest 40 tysięcy obywateli i tylko jeden z nich ma maszty. Dlaczego? Dlaczego każdy z nas nie może mieć maszty? W Chojnicach jest 40 tysięcy obywateli, a tylko 50 korzysta z tego, co oferuje ta maszta. 50 zaproszonych. Budżet miasta to około 100 milionów złotych. Z tych 100 milionów złotych jeden obywatel bierze maszty 100 tysięcy. Proszę bardzo, ale nie w ten sposób idź pan do domu. Panie Mariuszu, poprosimy pana do nas. My jesteśmy tutaj, nie ma organizatorów. Tam nie ma najważniejszych ludzi. Nie dajmy sobie mówić, że oni są elitą. Oni nie są elitą. Mówmy to głośno, raz. Oni
nie są elitą! Oni nie są elitą! Oni nie są elitą! Oni nie są elitą! Oni nie są elitą! Oni nie są elitą! Proszę Państwa, moja taka obserwacja, która mi się nasuwa. Wydaje mi się, że zdenerwowanie Pana Burmistrza jest odwrotnie proporcjonalne do zaangażowania społeczeństwa w działania na rzecz partycypacji. Im bardziej niezależny głos, tym bardziej Pan Burmistrz denerwuje. Natomiast partycypacja, dążenie do udziału, do demokracji uczestniczącej, będziemy ten temat drążyć. Będziemy się spotykali na sesjach, na komisjach, będziemy czytali protokoły i zaglądali do tego, co tworzy ratusz, co tworzy gmina, co tworzy starostwo. Bo w inny sposób, jeśli tego nie będziemy robili, będziemy ciągle przedmiotem, a nie podmiotem społeczeństwa. Nie będziemy decydowali, tylko będziemy popychadłami, którym będzie się serwowało to, co zaserwowanym być może, a będzie się odbierało to, co odebranym być powinno według władzy. My tak nie chcemy. My jesteśmy podstawą tej piramidy. My jesteśmy obywatelami. Zabiera się nam kasę. Urząd Skarbowy kasuje nam podatki, z których są fundowane pomniki władzy. Zarówno jeśli to jest most złodzony w małych spornych gaciach, czy jest to baszta pana Trzebiatowskiego, czy są to inne rzeczy. My chcemy mieć wpływ na to, co powstaje, jak powstaje, czy powstaje dobrze. Chcemy decydować, czy 140 tysięcy złotych idzie na portal, który jest bezsensowny. Tutaj mówią o wydatkach powodowanych przez starostwo. Chcemy wiedzieć, ile płacimy za tą imprezę dzisiaj. Mamy do tego prawo. To nie jest żadna łaska lub brak łaski. To jest nasze prawo wiedzieć, za co ile płacimy. To, że tutaj jesteśmy, to jest wielki sukces demokracji, społeczeństwa obywatelskiego. To, że tutaj jesteśmy, spowoduje, że następna impreza, spotkanie z panem Jerzym Szturem, nie będzie już dla elity. To jest nasz sukces. Wczoraj burmistrz już ogłosił, że kolejne spotkania z mistrzami będą otwarte. Fajnie. Dzięki temu, że tu jesteśmy, dzięki temu, że ten protest się odbywa, tak jest. Bo gdyby tego protestu nie było, gdyby nie było głosu sprzeciwu, prawdopodobnie kolejne spotkania z mistrzami też odbywałyby się za zamkniętymi drzwiami dla garstki wybrańców. Nam się to nie podoba i głośno to mówimy. Ilekroć władza będzie nam fundowała takie prezenty w postaci braku wejściówek, w postaci braku możliwości konsumowania czegoś, za co płacimy, będziemy organizować protesty. Prawda, Marcin? Tak jest. Będziemy się spotykać, będziemy oprotestowywać złe według nas decyzje władz. My chcemy partycypować w tym, co się dzieje. My chcemy mieć wpływ na to... Otwartość. Na kawę. Czy Marcin, czy Mariusz, chcecie jeszcze coś powiedzieć? Ewentualnie ktoś chce zabrać głos. Jeszcze chwilę ja. Zabrałoby cię. Moja tuba nie działa, już ją wykończyłem. Tak też, jak i rzeczy materialne, można zmęczyć system. System zmęczymy. Wszystkich zmęczymy. Was też zmęczymy. Powiem wam tak. Przed chwilą nacisnąłem klamkę. Klamka znowu mówiła mi o słuszności. Chciałem stukać w dzwonek. Nie stukałem, nie będę się dobijał. Moje podatki też utrzymują tą basztę. Podatki urzędników utrzymują tą basztę, to najlepsze. Wszyscy na to płacimy, wszyscy na to łożymy. Niestety dostać się nie możemy. Powiem teraz troszkę o gościach. O gościach mistrza. Goście mistrza to ludzie poczciwi, to ludzie nauki, kultury, sztuki. W związku z tym wierzę, że ludzie ci są przyzwoici, a ich przyzwoitość przejawi się albo w tym, że nie będą chcieli przyjechać, jak dowiedzą się, co tu się wyrabia, albo przyjadą i będą naciskali na władzę, żeby podtrzymała ten trend, o którym powiedział Radek. Bo sukces już osiągnęliśmy. Spotkania mają być otwarte. Jednak uważam, że każdy z tych, którzy tutaj przyjeżdżają, powinien wiedzieć, gdzie przyjeżdża, do kogo, kto to utrzymuje. Poza tym pozostają pytania, na które nie sposób znaleźć odpowiedź. Są to pytania o to, ile kosztuje przyjazd takiego gościa. Ile mu się płaci? Kto wyprawia aperyt? Kto za to płaci? Gdzie on śpi? U cioci Zosi w Chojnicach? Wujka Edka? Nie, śpią pewnie w hotelu. Chyba że
bo radny, jakikolwiek radny, w swej całej bezradności potrafi udzielić łóżeczka w domu. Nie, nie jest tak, nie wierzę w to. Wierzę tylko w to, że to są znowu dodatkowe koszta. Poza tym, kilkaset tysięcy władowanych w tą basztę nijak ma się do rozwoju społecznego, do dialogu. To jest wykluczenie. To będziemy powtarzać. To nie jest elita! 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 Prywatna baszta, mówimy basta! Mówimy basta! Prywatna baszta, mówimy basta! Prywatna baszta, zakazy miasta, mówimy basta! Prywatna baszta, zakazy miasta, mówimy basta! Nie z naszych podatków, nie bez naszej zgody! Myślę, że co miało się stać, już się stało. Nasze spotkanie miało miejsce, jeszcze ma. Powiedzieliśmy, co powiedzieć chcieliśmy, bez cenzury, bez zdejmowania tekstów z portala, bez okraiwania tego, co mówimy, pełnym głosem. To dobrze. To dobrze dla nas, to dobrze dla demokracji, to źle dla urzędu miasta. Natomiast będziemy przemawiać, ilekroć uznamy, że jest to potrzebne, jest to słuszne. Mamy do tego prawo. Tak postrzegamy demokrację. Jest to podręcznikowe postrzeganie. Nie jesteśmy oszołomami, chociaż niektórzy przyklejają nam taką etykietkę. Tylko dlatego, że mamy czelność zabrać publicznie głos i powiedzieć, co nam leży na wątrobie. Nie jesteśmy wychrzycielami. Jesteśmy świadomymi obywatelami, którzy domagają się przestrzegania przysługujących im praw. Robimy dobrą robotę. Robimy dobrą robotę i będziemy ją robić dalej. Dziękuję wszystkim za przybycie tutaj. Zgodnie z protokołem zamknięcie zgromadzenia miało nastąpić na płycie Starego Rynku. Jednak myślę, że nic się nie stanie. Nie zostaniemy aresztowani, ukarani. Pójdziemy na płytę, tak. Opuszczamy ten przybytek, pozwalamy elicie dobrze się bawić. Pójdźmy zatem jeszcze razem na rynek. To nie jest elita! To nie jest elita! To nie jest elita! Ogłaszam przejście na płytę Starego Rynku, gdzie dokonamy zamknięcia zgromadzenia.